Chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać na premierze dwóch spotów, które są częścią akcji, której w tej chwili nie ujawnimy całej. Będziemy ją ujawniać po kawałku do samych obchodów Powstania Warszawskiego. Ta akcja nazywa się Wolność Łączy. Nowoczesny patriotyzm w sposób mądry umie się posługiwać językiem, który trafia do młodego pokolenia. Język kultury masowej może być tym, co opowiada o tym, co jest ważne. Dlatego w tym roku przygotowaliśmy dwa spoty i mamy nadzieję, że te spoty zachęcą wszystkich do okazywania szacunku wobec powstańców oraz do manifestowania przywiązania do pamięci o Powstaniu Warszawskim. A przed nami pokaz dwóch spotów. Pierwszy z nich zatytułowany jest Kamienica, drugi nosi tytuł Szpital. Jakie pierwsze wrażenia? Bardzo. Ja po prostu za nie mówiłam. I nie mogłam ani być brawa, tylko siedzieć w milczeniu i patrzeć na to. Bo to było no bardzo, bardzo wzruszające. Obydwa są przekonywujące, łapiące za serce. Dlatego, że my jak jesteśmy w swoim gronie, no to my się rozumiemy i pamiętamy i wszystko wiemy. Natomiast wzrusza nas, jeżeli młodsze pokolenie wykazuje w jakiś sposób szacunek dla nas. Nie żądamy tego, żeby się nam kłaniano, ale jeżeli ktoś docenia to, że mamy jakąś przeszłość, to wtedy nas to wzrusza. Mój ojciec był powstańcem warszawskim. Niestety zmarł w tym roku i nie zobaczy już tych spotów, a myślę, że byłby z nich niezmiernie zadowolony. I kiedy widzę wspaniałego aktora Stasia Brudnego, z którym miałem okazję wielokrotnie współpracować, to tak jakbym widział mojego tatę. I chcę powiedzieć, że to mnie bardzo porusza i bardzo gdzieś tam wydaje mi się, że ten spot zostanie w mojej i w Państwa pamięci na bardzo, bardzo długo. Bo myślę, że oba te filmy są bardzo piękne i wzruszające.